Siema, witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj Wiking Drażek. Dzisiaj co? Dzisiaj odcinek historyczny. Chciałem Wam opowiedzieć o mieście, o swoim mieście. Chciałem Wam powiedzieć o Wogardzie, ponieważ bardzo ciekawa jest historia tego miasta. Gdy się w to zagłębić, no, można powiedzieć szczerze, że bardzo wiele osób nieraz właśnie do mnie pisało we wcześniejszych odcinkach. Przez ostatnie dwa miesiące jest w ogóle nędza z biedą, ale przez ostatnie dwa miesiące nic takiego się nie działo, ale wcześniej za to wychodziły bardzo naprawdę ciekawe, piękne rzeczy. I co? No i bardzo wiele osób stwierdziło, że bogata historia i w ogóle, Tak, jest to bogata historia sięgająca nawet już 3,5 tysiąca lat wstecz, co nie? Także chciałbym Wam opowiedzieć, takie zrobić serię dziejów Nowogardu. Wiem, że nie wszystkich to interesuje, ale chciałbym to po prostu zrobić, więc co? No więc zaczynamy. Wykopaliska z okresu kultury praużyckiej dowodzą, że właśnie 3,5 tysiące lat temu już powstał taki początek grodu w Nowogardzie. I co? No ten gród tu właśnie były tu wszelakie kultury na początku, właśnie łużycka, praużycka, łużycka. Miały też tu jakieś tam duże wpływy rzymskie, choć to tam nie jest aż tak mocno tam gdzieś poudowodnione. No, jakieś tam odkrycia są, ale nie tak szczególne. Dobra, a jeszcze co Wam powiem, to że no, ponieważ zaczynam pierwsza seria, pierwszy odcinek, pierwsza część tej serii jest o właśnie tych pierwszych dziejach, o pierwszych tych początkach, jak to powstawało, co tu było, co tu się działo. Także no, nie jestem w stanie Wam pokazać miejsc ani budynków, ponieważ no już nie istnieją, co nie? Także będziecie tylko widzieli to, co widzicie w tle. Jest to współczesny już Nowogard z lotu ptaka, który właśnie sobie tam możecie zaobserwować. Miasto jest piękne. Także piękne. No piękne teraz może nie jest, no jest jak każde inne miasto, ale piękne było dawniej i historia jest tak samo piękna. Cóż, no gród znajdował się, ten dawny gród znajdował się na półwyspie leżącym na głównym szlaku komunikacyjnym, z którego korzystali nie tylko kupcy, ale i wojska nieprzyjaciela pragnące dostać się w głąb Polski, w głąb kraju, no te później już Polski. Znacznie istotne dla rozwoju osady miała droga wojenno-handlowa biegnąca z Wolina do Kołobrzegu. Tą właśnie drogą w 1124 roku podążał na Pomorze Zachodnie wysłany przez Bolesława Krzywoustego orszak świętego Ottona. Kim był Otton? Otton był no, dobrze znany w Polsce, gdyż w roku 1080 przebywał na dworze książęcym Władysława Hermana w otoczeniu opactwa wyzbulskiego Henryka. W tym czasie pełnił obowiązki nauczyciela w gwieźnińskiej szkole katedralnej. Co? No, po raz drugi Otton w ogóle przybył do Polski jako kapelan Judyty Marii Salickiej. Powrócił do Niemiec w 1097 roku. Być może podczas ogólnie na tego pobytu Otton udzielił Krzywoustemu pierwszych nauk, mógł więc także poznać wtedy ludzki język, język ten słowiański, który tu na tych ziemiach pochodził, problemy kraju, w którym sprawa pomorska wysuwała się na jedno z naczelnych miejsc. Cóż, chciałbym jeszcze dodać, że kolejne filmy już będą serii, z tej seria kolejna już będą w plenerze, ponieważ
no już będą mniej więcej jeszcze pozostałości już po tamtych następnych czasach, o których będę opowiadał. No ale co, no lecimy dalej. Najprawdopodobniej to właśnie wtedy ludność Nowogardu przyjęła chrzest i zbudowała w grodzie pierwszy kościół otoczony cmentarzem. Prawdopodobna data zbudowania pierwszego kościoła przez biskupa Lindenberga to jest rok 1000. Została ona zburzona podczas powstania Wieletów w roku 1003. Upadek polskiego panowania na Pomorzu spowodował zanik pierwszego posiewu misyjnego na tych terenach. Także no, stracili, no naprawdę dużo stracili wtedy Polacy, właśnie tracąc te ziemie i nie wysyłając tutaj ludzi misyjnych. A ziemie były naprawdę tutaj bogate, także ludność tutaj chciała żyć, jednak no co, no jak kraj się stąd wycofywał cały, to i wycofywali się ludzie. Proste. Oznaczało to także zamknięcie na długie, długie lata drogi w kierunku Szczecina, Wolina, Kamienia Pomorskiego teraz, no Kamienia i Kołobrzegu przed chrześcijaństwem z Polski. W 1130 roku zostaje położony kamień węgielny pod budowę kościoła romańskiego przez biskupa Wojciecha z Wolina. Kościół był drewniany. Świadectwem na tamte czasy są zachowane do dzisiejszego dnia dwie granitowe misy chrzcielne. Przyjęcie wiary chrześcijańskiej miało wielki wpływ na rozwój osady Targowej, ponieważ tak jak już wcześniej była mowa, osada Targowa, bo właśnie tutaj dużo tutaj przejeżdżając przez tą mieścinę, ludzie, przez tą osadę, ludzie właśnie tutaj handlowali, targowali. Był tu taki, można powiedzieć, szlak. I dlatego no, spotyka się tutaj niesamowite rzeczy, monety na przykład. W jednym miejscu, w jednym obszarze pola, w kwadracie 2x2 można znaleźć monety sprzed 500 lat, sprzed 700 letnie. Monety nie tylko pruskie, germańskie, ale także i naprawdę z różnych krajów, z różnych epok, z różnych lat. Także no jest to ciekawy teren, na pewno jest to ciekawy. Nowogard w końcu z czasem stał się miastem zaliczanym do 5 wielkich ośrodków ówczesnej Polski. Aldisi w roku 1200 zanotował: jest to gród okazały, o zwartej budowie, o wielkich bogactwach i wysoko wykwalifikowanych rzemieślnikach. W roku 1268 książę szczeciński Barmin I oddaje gród wraz z ziemiami wszystkimi dookoła biskupowi kamińskiemu, Hermanowi von Gerlingowi. Pierwsza wzmianka o mieście to jest taki pasus ogólnie, który tłumaczony na język polski z łaciny brzmi tak: Nowogard zamek i miasto oraz wszystkie posadłości wiejskie biskupów kamińskich. Także taka pierwsza notatka i pierwsze zanotowanie ogólnego słowa wzmianki o Nowogardzie. Także tak, takie coś. No co, no Herman osadę w mieście swego krewnego, Ottona von Erichsteina. Od tego czasu, czyli dokładnie od 1274 roku, przybywa duża ilość osadników niemieckich. Ludność słowiańska zostaje zmuszona do zamieszkania poza murami, w pobliżu bramy stargardzkiej. Nowogard pozostawał w rękach rodu Einsteinów do roku 1663. Od nich to w 1309 roku miasto otrzymało prawa lubeckie
W 1821 roku, w wyniku cofnięcia się wód jeziora, odsłonięte zostały ruiny, zgliszcza, szczątki średniowiecznego pomostu. Nowogard otoczony był wówczas wieloma jeziorami. Z tych jezior utrzymywało się większość mieszkańców Nowogardu. W końcu Słowianie zaczęli należeć do plebsu, do takich odrzutków społeczeństwa w mieście, ponieważ nie byli traktowani jak ludność, a jak menele, jak bezdomni, co nie, w tych czasach. Coś takiego. To było takie dno zmuszane do pracy przymusowej, także słowiańska ludność była tutaj nikim. No i co? Czyli co? No i używany język był językiem niemieckim, germańskim wprost w tamtych czasach, który bardzo silnie, no i wpływ wielki miał na to oczywiście kościół, co nie? Kościół niemiecki, który bardzo silnie wspierał germanizację wśród mieszkańców tych ziem. Nie wiem, co jeszcze mógłbym wam na ten czas, na tą datę tego okresu powiedzieć. Wiem tylko tyle, że co, no, że przez własną głupotę, przez handel właśnie ziemiami i oddawanie, jak to się dzieje w naszych czasach, w tamtych czasach miasto, nie tylko te, ale i wszystkie okolice wkoło i ogólnie tutaj całe te półwysep został co? Został sprzedany, centralnie sprzedany w łapy Niemców, tak jak to robią do dziś, co nie? Także szkoda, no wielka szkoda. I dzieje się to bardzo często w naszych czasach i dzieje się to bardzo często i działo się to kiedyś. Także historia ciekawa. Może ten początek jeszcze jest tak średnio. Zaskoczę was kolejnymi częściami, bo kolejne części będą naprawdę ciekawe i chciałem po prostu tylko zacząć od takiego początku, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to wyglądało, ale kolejne już dzieje i kolejne części naprawdę będą bardzo ciekawe pod punktem historycznym. Bardzo ciekawe też będą miejsca, w których będę, które wam będę pokazywał, bo nawet mieszkańcy tego miasta nie mają pojęcia, że mieszkają na co dzień, chodzą, spacerują, ocierają się i dotykają tak dawnej historii sprzed na przykład 400-500 lat, które ich otacza jeszcze na co dzień, a nawet nie mają o tym zielonego pojęcia. Także zabiorę was w ciekawe miejsca, opowiem wam o tych miejscach i dalszą historię życia i dziei Nowogardu. Także no co, ja was zapraszam na odcinek poszukiwawczy, normalny, w sobotę. A może jutro? Nie wiem. Muszę znaleźć jakiś teren. Także ja was zapraszam na kolejny odcinek. Żegnam się z wami. Pozdrawiam was wszystkich. Jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu ze mną lub w sprawie mojego wyjazdu i mojej wyprawy, żeby się ze mną skontaktować, to zapraszam do opisu pod film. Tam są wszelkie informacje dotyczące, jak się ze mną spotkać, jak ze mną się skomunikować. Także pozdrawiam was, do zobaczenia w następnym odcinku. Wiking Drażek, na razie.